Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin, dzisiaj jest moim gościem w studiu festiwalowym. Panie marszałku, byliście już tutaj obejrzeć sobie, jak wrażenia z tego drugiego dnia festiwalu? Powiem szczerze, że pamiętam jeszcze białe koszary, natomiast tutaj widzę, że no duży rozwój tego festiwalu. Też dobry obszar, zabezpieczenie takie przestrzenne bardzo dobrze wykorzystane, także myślę, że ogromna promocja nie tylko samej muzyki reggae, nie tylko fanów tej muzyki, no ale zdecydowanie chodzi o miasto, chodzi o region Warmii i Mazury, więc zdecydowanie można powiedzieć, że jest to festiwal, który powoduje, że Ostróda, region, staje się stolicą reggae dla całego świata. Mhm. Przypadła panu marszałkowi ta muzyka do gustu? No jest interesująca. Myślę, że każdy w jakiś sposób znajduje czas i to na przestrzeni swojego życia, chodzi mi o wiek, ale również na przestrzeni każdej chwili, gdzie wpada ta muzyka w ucho, w jakiś sposób kołysze, uspokaja. Także myślę, że nie ma przeciwników muzyki reggae. Jest kwestia może wysublimowania po prostu tego nastroju i intensywności muzyki, ale jest to muzyka taka przyjazna i da się słuchać i da się przy niej również relaksować. Mhm. Urząd Marszałkowski wspomaga tę inicjatywę. Warto? Warto. Jest to nie tylko przecież przestrzeń regionalna, ale ogólnopolska, nawet można powiedzieć światowa. Więc tam, gdzie taka promocja regionu występuje, z pewnością można znaleźć jakieś drobne środki, żeby wesprzeć taką inicjatywę. Natomiast wiemy, że każde choćby najdrobniejsze pieniądze w całym tym bilansie dużego przedsięwzięcia z pewnością są przydatne i cieszymy się, że jakiś swój udział również mamy w festiwalu reggae tutaj w Ostródzie, w regionie Warmii i Mazur. Mm-hmm. Ja przyjechałam do was z Dolnego Śląska. U nas jest dużo imprez kulturalnych, ale u was wcale nie mniej, bo ja tutaj się dowiedziałam, że i szósty festiwal kultury mazurskiej i dziewiąty festiwal muzyczny Narodów Europy, też sporo takich inicjatyw mieszanych, w których właśnie kultura, różna kultura miesza się ze sobą. To jest specyfika naszego regionu, regionu Warmii i Mazur, gdzie praktycznie mamy wielonarodowość, bardzo dużo różnych mniejszości narodowych, oprócz Polaków, Mazurów, Warmiaków. Mamy tutaj również naszych rodaków, którzy przenieśli się z Kresów Wschodnich, ale są również duże enklawy właśnie zamieszkujących Warmię i Mazury, mniejszości niemieckich, ukraińskich, białoruskich, litewskich, więc praktycznie różne narodowości, różna kultura, taki tygiel, można powiedzieć, narodów udaje nam się dobrze konsolidować, dobrze też uwypuklać kulturę poszczególnych narodowości i czerpać z tego wszystko co najlepsze. Integracja jest naprawdę pełna. Zrozumienie, więc to jest taka nasza specjalność, gdzie wielokulturowość buduje region warmińsko-mazurski. Nie oszczędzacie na kulturze? Na kulturze nie można oszczędzać. Jest kwestia, na ile nas stać, bo szczególnie to widzę w regionie, gdzie zadaniem województwa jest prowadzenie dużych instytucji o charakterze kulturowym, wspieranie imprez kulturalnych, więc z pewnością tych pieniędzy jest zawsze za mało, ale poczyniliśmy duże inwestycje w ostatnim czasie. Pewnie jak każdy region, taką podstawową infrastrukturę, zabezpieczenie w postaci filharmonii, w postaci remontu teatru, w postaci przekazywania środków unijnych dla samorządów na amfiteatry, na też obiekty o charakterze kulturowym. Myślę, że ta perspektywa jeszcze jest do pewnego zabezpieczenia, jeżeli chodzi o kapitał ludzki. Można to popróbować wpleść właśnie w takie obszary, w takie instytucje, gdzie tą odnowę społeczną poprzez ośrodki o charakterze kulturowym można by było uskutecznić. Także inwestujemy w kulturę. Kultura to mieszkaniec, to człowiek, więc jeżeli będziemy mieli dobrze
społeczeństwo obyte w całym segmencie kulturowym, to z pewnością łatwiej będzie prowadzić proces budowania społeczeństwa obywatelskiego, demokratycznego, wiązać kulturę z gospodarką, bo bez sponsoringu, bez mecenasów też się nie da kultury upowszechnić. Kultura, no wiemy, że ten festiwal przyciąga tutaj mieszkańców regionu, mieszkańców Polski, mieszkańców zagranicy, ale czy te inne festiwale to jest też promocja regionu? Obserwujecie to, że przyciągają Polaków z różnych części Polski tutaj do Was? Tak, jest duża identyfikacja byłych mieszkańców, czy już drugich, trzecich pokoleń nawet, którzy chcą przy okazji odkrywania swoich tożsamości, korzeni, zobaczyć miejsce, gdzie żyli ich dziadkowie, pradziadkowie, czy wręcz ojcowie, i myślę, że to się wiąże też z poznawaniem historycznym, obyczajowym, kulturowym, więc gdzie kultura, tam również i obszar promocji i zapoznania, a ponieważ dużo zmieniło się w naszym regionie, duże inwestycje są pro gościom, pro turystom, nowe ośrodki, nowe hotele, nowe produkty turystyczne, wreszcie lotnisko w Szymanach, które praktycznie stwarza nam takie okno na świat, na kraj, na Europę. Cieszy ten fakt, bo obserwujemy, że to już ponad 15 tysięcy pasażerów zostało odprawionych z lotniska w Szymanach, a to dopiero pół roku funkcjonowania, więc na pewno nie była to inwestycja nie mająca sensu. Myślę, że jak ją bardziej jeszcze rozwiniemy, to gości będziemy mieli znacznie więcej, a nam ich jest potrzeba, bo region piękny, warty odwiedzenia. Mhm. Czyli infrastruktura jest, to w takim razie czy Ostróda Reggae Festival może liczyć na wsparcie za rok już? Bo to pewnie już teraz trzeba o tym myśleć. Z pewnością tak. Ja myślę, że tutaj wielkie wyzwanie jest dla organizatorów, dla władz miasta, bo widać, że festiwal nabiera dużego rozmachu i promocja jest no, światowa, europejska z pewnością. Więc potrzeba zabezpieczenia terenu, trzeba myśleć 5-10 lat do przodu, a z takiej marki nie można rezygnować, będziemy wspierać festiwal reggae w Ostródzie. Panie Marszałku, kilka godzin jeszcze dzisiaj dobrej muzyki, jutro cały dzień, to może zaprośmy wszystkich tych, którzy nas dzisiaj tutaj oglądają, żeby przyjechali, przyszli, zdecydowanie, posłuchali. Zdecydowanie, to jest kwestia niepowtarzalna, taki festiwal na takim poziomie. Jak widać, pod względem muzycznym są to gwiazdy uznane muzyki reggae, więc każdy znajdzie dla siebie z pewnością ucztę muzyczną. Charakter w ogóle stylu bycia reggae też jest tu do odnalezienia, natomiast same miasto, region jest naprawdę zawsze przyjazny, godny do odwiedzania i myślę, że nawet pogoda zaczęła nam sprzyjać, więc zapraszamy do Ostródy, do regionu Warmii i Mazur na festiwal reggae, który jest w wymiarze światowym. Warto, warto dzisiaj, warto jeszcze jutro, a my z panem marszałkiem pójdziemy posłuchać, tak? Z pewnością. Trzeba wykorzystać każdą chwilę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.